Dzień dobry, ludzie! Z tej strony wasz mentor, jeżeli chodzi o Zagrajmy, czyli nie bądźmy skromni, Tomes OSWP14. Witam na kanale Gramy z Tomes OSWP14. Ludzie, dobiliście mnie dosłownie. Wchodzę na Strawpula, na tą ankietę, patrzę, jeden głos 13, jeden głos Call of Cthulhu. 3 głosy Warcraft, 3 głosy Postal, 9 głosów sąsiedzi, czyli jednogłośnie jest demokracja, przynajmniej była, ponieważ był Mikołaj, a my teraz jest 27, zaczynamy nagrywać grę wyczekiwaną przez wiele osób, Sąsiedzi z piekła rodem, Neighborhood from Hell. Tak więc tej gry zapewne nie muszę wam przedstawiać, jesteśmy sobie tym ziomkiem zwanym jako Woody. I musimy uprzykrzyć życie naszemu sąsiadowi. Tak więc zacznijmy od prostego samouczka, którego w sumie nie musiałbym robić, ale... Yes! To, że to jest prowadzone na zasadzie takiego show, jest naprawdę ciekawe. Ciekawy zabieg, bardzo mi się podoba. Na początku, jak widzimy, poziom trudności tej gry jest naprawdę dobijający i żeby to zrobić, trzeba się wykazać, ludzie, trzeba. I 100%, tak więc możemy tutaj robić mapy na 100%, możemy robić na 97, 94, 91. My będziemy się starać robić na 100%. Minimalny prestiż 97%. Widzimy, już jest nasz sąsiad. Przedmioty, tak, obadajmy roślinkę. Roślinka pięknie pachnie, czy aby na pewno? Drogi panie sąsiedzie, który przypominasz mi, użyj teraz flamastra na obrazie, wiszącym w pokoju, no dobra. Namówiliście mnie. Oczywiście gra działa na zasadzie skryptów. I żeby osiągnąć... Znaczy nie, właśnie... Chociaż chwilę, mylę się chyba, ludzie. Nie jest właśnie oskryptowana. Wyślij teraz Woody'ego na parter. W pokoju obok. Dobra, na dole. Czyli? Tak to jest, jak się nie czyta. Ale... Uwaga, uwaga! Tego dźwięku i śmiechu publiczności się nie zapomina, ludzie. I teraz trzeba wysypać kuleczki. Nie ma sensu rozrzucać tutaj. To dzieje się rozrzucało. Aha, dobra. Rozumiem everything. I jak... Widzicie, tu jest taki termometr. To jest rage sąsiada. Jak będziemy go cały czas utrzymywać na maksymalnym poziomie, wtedy będzie... Najlepiej, jak się da, ludzie. Bo wtedy będziemy mieli 100%. I czyżby nie udało nam się zrobić tego na 100%? Nie, treningu nam się nie uda na 100%. Please, ludzie! Nie, dobra, jeszcze raz. Sorry, ludzie, że na początku już takie zamieszanie. Ale jestem bardzo ucieszony, że mogę nagrywać dla was tą giereczkę. Oczywiście druga część również będzie obecna, bo jakby u mnie mogło nie być drugiej części. Portret piękny, piękny. Zdjęcie. Szkoda, że zostanie zbesztane przez Woody'ego. No, sąsiad, przewróć. Nie, to nie się przewróć, tylko... Ten śmiech tej publiczności, no po prostu majstersztyk. No, Woody, czemu nie chcesz współpracować? I żeby ten pasek właśnie utrzymał, ten zezłoszczenie utrzymało się na 100%, trzeba nie w odpowiedniej kolejności, żeby on to wszystko zrobił. Potem zresztą zobaczycie, ludzie. Teraz to jest nic. I patrzcie teraz. Plus 3%, bo... Naciesz się widokiem sąsiada. Coś dla eksperta. Jesteśmy już ekspertami, ludzie, w pierwszym odcinku. Woody! Teraz będziemy mieli do czynienia z piesełem sąsiada. Koło niego trzeba na paluszkach chodzić, żeby nas nie zjadł czasami. Tak, więc... To jest ostatnia część naszego wprowadzenia. Tak.
Kasz udzielił mu kulki z komody. No jak zawsze. Komoda to jest podstawa. Teraz nasz bohater. Fajnie jak się. Jak się. Nie, no to jest majstersztyk, tego chyba kiedyś nie zauważyłem. Jak się skrada, to jest taka genialna muzyka. No posłuchajcie, ludzie. Biedny piesek. O nie, 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 ten piesek jeszcze nie poszedł spać. I słuchajcie, skradam się. No majstersztyk, ludzie. Sąsiad jest na tyle ślepy, że gdzieś nie LPM na szafie. Dobrze. Dobrze. Bardzo chętnie. Hyc. Jezus Maria, no i Facebooka nie włączyłem. Sąsiad nie widzi Woody'ego. Za chwilę wyłoży się na rozsypanych kulkach. Posiadasz już wszystkie umiejętności niezbędne do uprzykrzania życia sąsiadowi z piekła rodem. A więc zaczynajmy nasz program. Dziękuję, Woody. Tu jest też genialny lektor. Tu jest też bardzo fajne intro. Trailer do tego jest też genialny, ale nie daje... Znaczy nie, trailer chyba, bez intro. I dzisiaj na tyle skończymy. Żeby narobić wam smaczka, tylko dam ten wprowadzenie. Do następnego odcinka będzie na pewno zabawniej.